Rozdział dziewiętnasty. Najwyższy czas pomyśleć o psie, powiedział Gilbert. W złotym brzegu nie było psa, od kiedy stary Rex został otruty, ale chłopcy powinni mieć psa i doktor postanowił im go dać. Jednak jesienią był tak zajęty, że stale odkładał tę sprawę na później, aż w końcu pewnego listopadowego dnia Jim poszedł po południu z wizytą do kolegi ze szkoły. I wrócił do domu z małym, żółtym pieskiem z czarnymi, sterczącymi uszkami. – Joris mi go dał, mamo. Ma na imię Cygan. Spójrz na ten śliczny ogonek. Pozwolisz mi go zatrzymać, prawda, mamo? – Jakiej on jest rasy, kochanie? – spytała Ania z powątpiewaniem. – Wydaje mi się, że ma wiele ras – odparł Jim. – Dzięki temu jest bardziej interesujący, prawda, mamo? Ciekawszy niż gdyby miał tylko jedną rasę. Mamo, proszę! Jeśli ojciec się zgodzi. Gilbert się zgodził i Jim został właścicielem pieska. Wszyscy w Złotym Brzegu z radością przyjęli cygana w poczet rodziny, z wyjątkiem jednego kraba, który wyraził swoje zdanie dobitnie, bez żadnych niedomówień. Nawet Zuzanna go polubiła. Kiedy w deszczowe dni przędła na strychu. Cygan pod nieobecność pana uczącego się w szkole, siedział przy niej dzielnie walcząc z wyimaginowanymi szczurami w ciemnych kątach i piszcząc z przerażenia, ilekroć się zagapił i za bardzo zbliżył do małego, nigdy nie używanego kołowrotka, zostawionego tutaj przez Morganów, kiedy się wyprowadzali, czającego się w kącie jak zgarbiona starucha. Nikt nie potrafił zrozumieć, dlaczego cygan się go boi bo przed dużym kołowrotkiem nie miał respektu. Siadał bardzo blisko, kiedy Zuzanna puszczała koło w ruch i nie odstępował jej nóg, gdy przemierzała strych, obracając w palcach długą wełnianą nić. Zuzanna doszła do wniosku, że pies jest dobrym kompanem dla człowieka. Sztuczkę z przewracaniem się na plecy i wymachiwaniem łapami w powietrzu, kiedy cygan chciał dostać kość, uważała za nadzwyczajną. Była nie mniej zagniewana od Jima, kiedy Bertie Shakespeare stwierdził – I to ma być pies? – Naszym zdaniem to właśnie jest pies – odparła Zuzanna ze złowróżbnym spokojem. – A ty nazwałbyś go hipopotamem? Tego dnia Berti wrócił do domu, nawet nie spróbowawszy przepysznej szarlotki, którą Zuzanna zwykle piekła dla obu chłopców i dla ich kolegów. Nie było jej przy tym, gdy Mac Rhys spytał fala wyrzuciła go na brzeg? Ale Jim umiał sam stanąć w obronie swojego psa. Kiedy Nat flag stwierdził, że cygan ma za długie łapy w stosunku do reszty ciała, Jim odparł, że pies musi mieć łapy wystarczająco długie, żeby dosięgnąć Ziemi. Nat nie był zbyt inteligentny i nie znalazł na to żadnej odpowiedzi. Tego roku listopad skąpił słońca. Ostre wiatry wywijały nagimi, srebrzystymi gałęziami w klonowym zagajniku, a w dolince prawie cały czas stała mgła. Nie ta zwiewna, ulotna, ale taka, którą tata nazywał mokrą, mroczną, mrzącą, męczącą mgłą. Dzieci ze Złotego Brzegu prawie cały czas przeznaczony na zabawę musiały spędzać na strychu. Mimo to zaprzyjaźniły się z dwiema uroczymi kuropatwami, przychodzącymi co wieczór pod wielką jabłoń, i z pięcioma ślicznymi sójkami, przylatującymi na podwórze i poćwierkującymi nieśmiało podczas jedzenia tego, co dzieci im wyniosły. Sójki miały jednak tę wadę, że były zachłanne i samolubne, i odpędzały wszystkie inne ptaki. Zima przyszła w grudniu. Przez trzy tygodnie bez przerwy sypał śnieg. Pola wokół złotego brzegu zamieniły się w jednolite, srebrne pastwisko, płoty i bramy w wysokie, białe czapy, a okna ozdobiły bajeczne wzorki. Światła złotego brzegu rozkwitały w szare, śnieżne popołudnia, zapraszając wszystkich zdążających do domu. Zuzanna myślała sobie, że jeszcze nigdy nie było tylu zimowych dzieci, co w tym roku. Zostawiając doktorowi co wieczór w spiżarni coś na ząb, mawiała ponuro, że jeśli doktor dociągnie do wiosny, to chyba tylko cudem. Dziewiąte dziecko u drów. Jakby na tym świecie nie było ich jeszcze dość. Przypuszczam, że pani Druł będzie nim zachwycona tak samo jak myrillą Zuzanno. Jeszcze pani zobaczy, kochana doktorowo. W bibliotece i w wielkiej kuchni dzieci snuły plany budowy letniego domku w dolince, podczas gdy na zewnątrz była śnieżyca albo pod mroźnymi gwiazdami przesuwały się puszyste chmurki. Bo, czy to śnieżyca, czy tylko lekki śnieżek, w złotym brzegu zawsze był śmiech, ogień w kominku i panowała serdeczna atmosfera. Boże Narodzenie przyszło i odeszło, w tym roku nieprzysłonięte cieniem obecności cioci Mary Marii. Dzieci miały królicze ślady do tropienia i wielkie zamarznięte pola, po których można się było ścigać z własnym cieniem. Miały też nowe łyżwy do wypróbowania na stawie w mroźny różowy zmierzch. No i zawsze był z nimi żółty piesek z czarnymi uszami, który wybiegał człowiekowi na spotkanie, albo biegał z człowiekiem, albo szczekał z uniesieniem, kiedy człowiek wracał do domu, albo spał w nogach łóżka, albo leżał w pobliżu, kiedy człowiek się uczył i siadał blisko człowieka podczas posiłków, żeby od czasu do czasu trącić człowieka łapką, przypominając o swoim istnieniu. Mamuśku najukochańsza, nie wiem jak ja mogłem żyć bez cygana. On umie mówić, mamo, naprawdę, oczami. Aż nagle tragedia. Pewnego dnia cygan był jakiś markotny. Nie chciał jeść, chociaż Zuzanna kusiła go żeberkiem, które bardzo lubił. Następnego dnia posłano do Lowbridge po weterynarza, ale ten tylko pokręcił głową. Trudno powiedzieć. Może pies znalazł w lesie coś zatrutego. Może się z tego wykaraska, a może i nie. Mały piesek leżał cicho i nie zwracał uwagi na nikogo, z wyjątkiem Dżima. Kiedy jego pan go dotykał, cygan do samego końca usiłował machać ogonkiem. – Mamuśku najukochańsza, czy wolno się modlić za cygana? Oczywiście, że tak, kochanie. Zawsze wolno nam się modlić za to, co kochamy. Obawiam się tylko, że cygan jest bardzo chory. Mamo, chyba nie myślisz, że cygan umrze. Cygan nie doczekał następnego ranka. Pierwszy raz śmierć wtargnęła do świata Jima. Nikt z nas nie potrafi zapomnieć tego, jak pierwszy raz był świadkiem śmierci kogoś kochanego, nawet jeśli to był tylko mały piesek. Wszyscy w złotym brzegu płakali, nawet Zuzanna wycierała czerwony nos i mruczała. Pierwszy raz pokochałam psa, i ostatni. To zbyt bolesne. Zuzanna nie znała wiersza Kiplinga mówiącego o tym, że pies potrafi poszarpać na strzępy serce szaleńca, który mu je odda, ale gdyby go znała, to mimo całej swojej niechęci do poezji, powiedziałaby, że chociaż raz poeta powiedział coś sensownego. Noc była dla biednego Jima bardzo ciężka. Mama i tata musieli wyjechać. Walter płakał tak długo, aż wreszcie usnął i Jim został sam. Nie miał nawet psa, do którego mógłby się odezwać. Śmierć zasnuła kochane brązowe oczy, zawsze spoglądające z bezgranicznym zaufaniem. Kochany Boże, modlił się Jim, proszę cię, miej w opiece mojego psa, który dzisiaj umarł. Poznasz go po czarnych uszach, nie pozwól, żeby za mną tęsknił. Jim wtulił twarz w kołdrę, żeby zdławić szloch. Trzeba będzie zgasić światło, wówczas ciemna noc zacznie mu się przyglądać przez okno, ale przy nim nie będzie cygana. Dzień będzie wstawał za dniem przez wiele, wiele lat, ale cygana nie będzie. Jim nie wiedział, jak sobie z tym poradzi. Nagle objęło go czyjeś ramię, i znalazł się w czułym uścisku. Och, nawet bez cygana na świecie jest jeszcze miłość. Mamo, czy zawsze będzie tak jak teraz? Nie zawsze. Ania nie powiedziała synkowi, że szybko zapomni, że niedługo cygan będzie tylko miłym wspomnieniem. Nie zawsze, Jimie. Kiedyś ta rana się zabliźni, tak jak twoja ręka, kiedy się oparzyłeś, chociaż na początku bardzo bolała. Tata powiedział, że da mi innego psa, ale nie muszę mieć innego, prawda? Nie chcę innego psa, mamo. Już nigdy. Wiem, kochanie. Mama wszystko wie. Nie ma drugiej takiej mamy. Jim koniecznie chciał coś dla niej zrobić. Nagle doskonały pomysł przyszedł mu do głowy. Kupi dla niej w sklepie pana flaga na z pereł. Jim słyszał kiedyś, jak mama mówiła, że chciałaby mieć naszyjnik z pereł, a tata powiedział: Kupię ci go, kiedy nasz statek zawinie do portu, Anusiu. Trzeba będzie się zastanowić, jak i za co. Jim dostawał tygodniówkę ale potrzebował tych pieniędzy na niezbędne rzeczy, a naszyjnik z Pereł nie był jedną z nich. Poza tym chciał sam zarobić pieniądze, bo tylko wtedy będzie mowa o prawdziwym prezencie. Mama ma urodziny w marcu za sześć tygodni, a naszyjnik kosztuje aż pięćdziesiąt centów.